witam naszego wspaniałego gościa, który uświetni nam dzisiaj ten poranny dzień, pana Piotra Bielaka, który będzie nam opowiadał o Afryce. Pan Piotr bywał w Afryce nieraz i jest wolontariuszem, czyli jeździł z własnej nieprzymuszonej woli na misję do Afryki. I wszystko poza tym będzie pan Piotr już opowiadał wam za chwilę sam, bo nic już ja tu nie mogę dodać. Zaciekawieniem również czekam na słuchanie tych opowieści o Afryce i o tej pracy oczywiście. Także proszę bardzo, panie Piotrze. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Chciałem serdecznie przedstawić na początek troszkę więcej tam o sobie. Nazywam się Piotr Bielak, od 17 lat pracuję w lubelskich szkołach. Gimnazjum nr 1 w Lublinie, jestem katechetą od 17 lat, a od 9 lat w szkole podstawowej nr 34 pracuję jako nauczyciel bibliotekarz, także w dwóch szkołach łączę i relekę. I rzeczywiście pragnieniem mojego dzieciństwa, można powiedzieć, było pojechać do Afryki. Nie wiem, gdzie to było, ale miałem 8-9 lat i miałem takie serce pragnienie kiedyś pojechać jako misjonarz do Afryki. Połączyło się życie różnie, szkoła średnia, studia, praca w lubelskich szkołach i 7 lat temu przyszła propozycja wyjechania do Afryki. Z odwagą, z lękiem, z nieśmiałością udałem się do Kenii i do tej pory w ciągu tych 6 lat byłem w Afryce 4-krotnie. Ostatni raz rok temu, miesiąc. Łącznie byłem chyba 12 miesięcy, niecałe. Raz byłem prawie 8 miesięcy, 7 miesięcy z haczykiem. Także chcę się z Państwem podzielić, młodzieżą z Państwem, moim doświadczeniem Afryki, moją Afryką. I zaczynamy od tej pierwszej slajdu. Jak Państwo mówią, Afryka jest drugim kontynentem, największym, drugim po Azji, zamieszkanym przez człowieka. Afryka to 54 kraje i w pewnym sensie co parę lat powstały nowe państwa, bo kilka lat temu powstał państwo Sudan Południowy, podzielił się od Sudanu. Ja pracowałem w Kenii. Tutaj na wschodzie napisane jest na białą właśnie mapa Kenii. Kenia jest większa od Polski i powierzchnią i mieszkańcami. I moi drodzy, byłem przede wszystkim w Kenii, ale też raz byłem w sąsiednim kraju w Ugandzie. Także doświadczenie moje jako wolontariusz misyjny jest z tych dwóch krajów. Po pierwsze, to jest chwała na wschodzie Bogu w języku Swahili. Ojciec Kasik, ojciec Demis, arcybiskup senior, Ufuju Kwandungu, Utukufuju Binbuni, Lamani Kote Duniani, Wawe Nema Penzimema. Ja takie się uwielbiałem. U nas w Polsce mówię stoja super soli, znak pokoju. 45 minut, gdy patrzę na zegarek, jak się skończy. Tam trzeba 200 godziny. Nie chciał się wychodzić, prawda? To jest ojciec Tadeusz, był prowincja w takiej Tanzanii. Utuku fuju kwambungu, utuku fuju binguni, lamani kote duniani, wawe ne ma penzi. Łatwe, prawda? Kenii. Są też od lat, my oglądamy różne lekkoatletyczne olimpiady, zawody. Kenijczycy w Warszawie, maratony, mają często pierwsze miejsca, 2-3 pierwsze miejsca. Flaga Kenii jest też symboliczna. Pokazuje na przykład czarny kolor, to oczywiście kolor ich skór. Czerwony kolor krwi przez wieki. Kenia była kolonią. Dopiero 50 lat ma niepodległość od Anglii. Do tej pory jest tam ruch lewostronny, jak w Anglii samochodowy, jest angielski język. I zielony kolor dżungli afrykańskiej. Sama Kenia jest też, są miejsca bardzo pustynne na północy, niebezpieczne, trudne, ale też jest zielona dżungla. No i tarcza masajska w środku, to jest najbardziej znane plemię. Może dorośli znają książkę Biała Masajka czy film. To trochę prawdy jest, trochę ubarwione jest, takie jak są realia. Niemniej, no,
można przeczytać, można obejrzeć, nie? Ale realnie na miejscu troszkę inaczej. To właśnie tak masajska symbole i też taką włócznię, która jest złożona, też pozwoliłem sobie przywieźć, no po to, aby pokazać Państwu, bo to jednak najbardziej takie rekwizyty. Włócznia ma takie zabezpieczenie ze skóry kozy, jakieś koraliki ozdobione. Trzyczęściowa, bo tak bym nie przywiózł samolot. Trzyczęściowa. Sądzę, że z jakiegoś drutu zbrojeniowego. No, dzisiaj mają zakaz polowania na dzikie zwierzęta, ale przecież kiedyś tak utrzymywali całe rodziny, całe plemiona, żeby był bezpieczni. No, kiedyś mężczyźni musieli po prostu polować. Mam dobry wzrok. Lekka? Przepraszam, panie. Tak, lekka taka energia. Można? Oczywiście. Spróbujcie, wziąć do ręki. Tak, to później przyjechałem, to zostaną. Bo już nie poznałam. Też... Lekka? Ale wiesz, taką świnkę czy kurkę, jakby tak przyjechał. Obiadek byłby. Proszę Państwa, tutaj też kupiłem od Masajów nóż. Własnoręcznie wykonali. Nie wiem, z jakiego metalu, ale też jakieś skóry harkozy. I no, to się posługują codziennie. No może prymitywne, no my kupujemy w sklepie gotowe noże, prawda? Proszę bardzo, tutaj ostrożnie, własnym nożem. I sprawdziłem, że jest to sam jakiś prezent. Dla dziewczynki, Panie Piotrze, ja mam dziewczynę, tutaj wyszukałam, z taką fryzurą pasującą do dzisiejszego tematu. Proszę spojrzeć, prawda? Zaraz tutaj ubierzemy się. Jeszcze trzy dni chyba pozwalam. Na języku Swahili jakieś hasło, motto narodu, przysłowie po prostu jakieś. Zobaczcie, tutaj jest przysłowie w języku Swahili. Miałam już kartkę zapisaną, co to jest po polsku, ale już tą kartkę zgubiłem, może znajdę, nie wiem. Teraz tak, to jest spódnica uniwersalna, nie wiem, od S do 5 razy XL. Nie? Zosia, sorry. Teraz tak, robię ci spódnicę, łap do góry. Teraz tak, dziewczyna robi sobie, każda dziewczynka lat 10, 15, kobieta, on sobie spódnicę. I teraz tak, tą robisz sobie taki wałeczek i opuszczasz w dół. I już masz spódnicę. Oczywiście, uwaga, no w wielu szkołach pytałam się, tak, no nie wiem, tak prowokacyjnie, czy mają bieliznę. Tak, mają się, to jest normalna bielizna po otworach, ale i w tym mam spódniczkę. Nieraz jest t-shirt na górze, a nieraz, idzie, nie wiem, w ciągu dnia ma iść 20 km do miasta, do przychodni, do apteki, to ma drugą kitęgę i w ciągu dnia ta kitęga też ma hasło. Każda kitęga kobieta ma hasło. Teraz opuszczam na rączki. Prosto. Ale teraz tak, drugą łapkę wyjmij, że to nie powinno być. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani za zaproszenie. To nie wiem. Dziękuję młodzieży i Państwu, że Państwo zechcieli przyjść, że chcieli czas spędzić. Panie Piotrze, dziękujemy za to, że Pan chciał się podzielić tymi swoimi przeżyciami, bo tak mogę powiedzieć, pracą właśnie w postaci tego wolontariatu. I ponadto opowiada w ten sposób i opowiada przecudownie, za rekwizyty, które Pan przyniósł również, które młodzież mogła się poczuć troszeczkę na kontynencie afrykańskim. Dobrze im z tym nawet nie chcą tych atrybutów się rozwijać. To jakiś znak, że nie budzi się Afryki. To jest pięknie. Obraz mam jasny, fałszowany, prawda? Także dziękujemy raz jeszcze. No ale poprosimy, koniec z Afryką, wracamy do szkoły. Także wszystkie atrybuty prosimy o...